Dobry wieczór, witam wszystkich. Are you all well? Mam nadzieję, że... Jak się masz? Tego nie trzeba tłumaczyć. All right. Amen. Well, we're glad to be back again. Cieszymy się, że jesteśmy z powrotem z wami. To share the Lord's word with you. I że możemy się dzielić Bożym Słowem z wami. This trip we're in Poland for 3 weeks. Ta podróż, podczas której jesteśmy w Polsce, trwa 3 tygodnie. And we have one more week to go. I jeszcze tydzień przed nami. And thank the Lord, we are reasonably well in health. Dzięki Bogu jesteśmy, jest z nami wszystko w porządku, jeśli chodzi o zdrowie. Reasonably well. No, powiedzmy, zdarzają się różne rzeczy, ale generalnie jest okej. Okay. Very well in heart. Ale bardzo dobrze, jeśli right? chodzi o ducha. That's the main thing. I to jest najważniejsza rzecz. Now this evening I'm going to take you into some of the verses in the book of 1 Corinthians. I dzisiaj będę chciał mówić przede wszystkim z pierwszego listu do Koryntian. Now I'm not sure whether you know anything about Corinth. Nie wiem, czy wiecie coś o Koryncie. And God's movings in Corinth. I o Bożym poruszeniu w Koryncie. Now God moves. Bóg porusza się. You understand that? Czy to rozumiecie? Mam nadzieję, że tak. And for reasons hidden in his own heart, he moves especially in some places. I dla powodów tylko zrozumiałych przez niego samego, on porusza się w miejscach, które samemu jemu są dobrze znane. My wife and I have lived through 2 occasions where we experienced a real move of God. I ja ze swoją żoną przeżyliśmy 2 takie sytuacje, kiedy doświadczyliśmy poruszenia Boga. One of those occasions was in a city in England. Jedno z tych miejsc było to w Anglii. And the other time was in a city in Australia. A innym razem było to w miejscowości w Australii. When we lived there. Kiedy tam mieszkaliśmy. And we saw God come. I widzieliśmy, jak Bóg przychodzi. And God work. I jak Bóg działa. And it was mighty. I było to potężne. It was out of the ordinary of week to week church. I było to coś, co było takie ponadnaturalne niż to, co się dzieje z tygodnia na tydzień w kościele. It was a special time. Był to bardzo szczególny czas. When God was calling people. Kiedy Bóg wzywał ludzi. Such times are written on your heart. I taki czas jest wypisany na twoim sercu. They are unforgettable. I jest to czas, którego nie można zapomnieć. We seldom see such things. I my dość rzadko widzimy takie rzeczy. And generally the church is in a rhythm of comparative ordinariness. I niestety Kościół jest w takim, można powiedzieć, rytmie powszedniości. The habit of church. Jakiegoś takiego nawyku kościelnego. The habit of meetings. Nawyku spotykania się. Now, there are reasons for that. I są powody, które za tym idą. I'm not going to talk about the reasons for it. Nie będę mówił o nich. But I do want you to understand that when the apostle Paul went to Corinth, it was a great move of God in a filthy city. I chcę mówić o tym, że kiedy Paweł przybył do Koryntu, to było wielkie Boże poruszenie. It was God coming into a city. I było to równoznaczne z tym, jakby Bóg przybył do tego miasta. And it was a filthy city. Unclean, filthy. I to było takie nieczyste miasto. Full of grzeszne. Full of sin. Full of uncleanness. No, było tam dużo nieczystości, pożądania, grzech. It was a place
of homosexuality. Było to miejsce homoseksualizmu. It was a place of demon worship. Było to też miejsce, gdzie czczono demony. It was a place of false prophets. I było to miejsce również fałszywych proroków. It was a city of wickedness. I było to miejsce takich słabości, grzechu, po prostu. And God came there. Znieprawienia. I Bóg przyszedł tam. His apostle was sent there by God. I jego apostoł został tam przez niego samego posłany. You can read about it in Acts chapter 18. Możemy o tym czytać w Dziejach Apostolskich w rozdziale 18. It was the beginning of a church. I był to początek Kościoła. So turn there to Acts 18. Otwórzmy sobie, proszę, Dzieje Apostolskie, rozdział 18. And see something very important. I zobaczmy coś ważnego. Paul went there alone. Paweł poszedł tam sam. It seems he went alone. Poszedł tam w pojedynkę. Usually he traveled with other men. Najczęściej podróżował z kimś w towarzystwie. On this occasion, it seems he arrived there comparatively alone. A tutaj w tym przypadku dziwnym trafem przybył akurat sam. Because he was a Jew, ponieważ był Żydem, he went to the place where the Jews met. Przybył do miejsca, w którym Żydzi się spotykali. And on the Sabbath day, he went to the synagogue. I w dzień sabatu przybył do synagogi. Several weeks. Several weeks. I tak przez kilkanaście tygodni, tydzień po tygodniu. When he arrived in the city, kiedy przybył do miasta, verse 2 of chapter 18, werset 2, rozdział 18, met a couple who were Jews. Spotkał parę, która była również Żydami. You have their names there. Mamy tu ich imiona. His name was Aquila. I jego imię to było Aquila. Her name was Priscilla. A jej imię to Priscilla. They had come from Italy, it says. I oni pochodzili z Italii. Tak jest to napisane. And Paul found an open place in their hearts. A Paweł znalazł otwarte miejsce w ich sercach. And in their home. I również w ich domu. And it says he was a worker in the same trade as them. Verse 3. I jest tu napisane, że wykonywał ten sam zawód co i oni. This couple were business people. Ta para była biznesmenami. They were workers in leather. Leather. What you make sure. Tak, byli, można powiedzieć, szewcami. Trudnili się. Tents out of leather. I robili, wykonywali namioty ze skóry. They made shoes, sandals. I również buty, sandały. They were workers with their hands. Byli pracownikami, pracowali własnymi rękami. And Paul also had the same skill. I Paweł miał również takie same umiejętności. Now does everyone here understand the practicality of God? Czy rozumiecie tutaj praktyczność Boga? And when God comes to a people, he makes them very practical. I kiedy Bóg przychodzi do ludzi, czyni ich bardzo praktycznymi. Paul was a Jew. Paweł jest Żydem. Of brilliant intellect. Wielkiego intelektu. Probably the greatest intellect that has ever lived apart from Jesus. Prawdopodobnie jeden albo największy intelektualista oprócz Jezusa, który żył w tamtym czasie. In his background, ale w tle, in his life as a Jewish young man, można powiedzieć, jak był młodym Żydem, as well as being trained in his brain, tak jak był kształcony. He was trained in his hands. Był również kształcony, jeśli chodzi o pracę. Jeśli chodzi o pracę, wykonywanie zawodu, aby być użytecznym. This is very important in these days of ours.
I jest to również bardzo istotne w naszych czasach. Too much mind with too many people. Too much mind. Zbyt wielu intelekt. Jest tu w naszych czasach jest zbyt wielu intelektualistów. With too many people. Too much mind. Jest tu university. Education is worshipped. Uniwersytety, edukacja to jest czczone. And we are generating socially a nation, a people that are all head and no hands. I w tym momencie generujemy, można powiedzieć, naród, który jest intelektualnie, gdzie ludzie są intelektualistami, ale niestety nie potrafią za bardzo wykonywać różnych zajęć swoimi rękami. I say this to you. Mówię to wam. Because do not think that Christianity is all a thing of the head. Żebyście nie myśleli, że chrześcijaństwo to jest tylko to, co mamy w głowach. All a thing of what you believe. Albo coś, co tylko w co wierzymy. It is what you do. A jest tym, co robimy. In the ordinary. W takim codziennym in życiu. The practical. W praktyce. And Paul was such a man. I Paweł był takim człowiekiem. He was filled with the revelation of God. Był wypełniony Bożym objawieniem. He was filled with an understanding of what God was doing in the earth. I był wypełniony również zrozumieniem tego, co Bóg czyni tutaj na ziemi, na świecie. But he sat down with these two people and worked with his hands. Ale usiadł tutaj, jak widzimy, z dwójką tych ludzi. I pracował również tak jak oni. Hallelujah. Remember the hands of Jesus. Pamiętajcie ręce Jezusa. I used to play the guitar in a band many years ago. Ja swego czasu grałem na gitarze w zespole. And these three fingers. I te trzy palce. Are still hard, and some one of them is split. I te palce są nadal twarde, a you understand? Nawet paznokieć jest rozdwojony. Jesus's hands ręce Jezusa were hard. Również były takie stwardniałe. He was a carpenter. Był cieślą. He worked with wood. Pracował z drewnem. He was a man of the ordinary as well as a man of the extraordinary. Był mężczyzną, który wiedział, co to jest. Co to są zwyczajne zajęcia, ale był również nadzwyczajny. And so Paul sat down and worked. I Paweł, jak widzimy, usiadł i pracował. With this couple, a man and a woman. Z tą parą mężczyzny, z mężczyzną i kobietą. And he went to the place that was called the synagogue. Poszedł również do miejsca, do synagogi. And he began to open the word of the Jewish scriptures about Jesus. I począł otwierać tam pisma przed Żydami. Everything begins. Wszystko rozpoczyna się with people like Aquila and Priscilla. Zaczyna się od ludzi takich jak Aquila i Priscilla. Hearts that came open. Którzy mają otwarte serca. When they heard the word. Kiedy słyszą słowo. Homes that came open. Domy, które są otwarte. To have room for Jesus. Które mają otwarte pomieszczenia, pokoje dla Jezusa. Room for the word. Które są otwarte na słowo. Now, something happened. Coś się wydarzyło. He began to persuade. Look at verse 4. He began to persuade. Zaczyna przekonywać w wersecie 4. And Greeks. Żydów i Greków. Then something happened in verse 5. I coś się dalej dzieje w wersecie 5. Silas and Timothy came. Przychodzą Sylas i Tymoteusz. Two friends. Dwóch przyjaciół. With the same fire in their heart. Również z takim samym ogniem w sercach. With the same revelation. Z takim samym objawieniem. In their heart. W swoich sercach.
So now you had three. I teraz już mamy ich trzech. And when this solidarity came about, i kiedy ta wspólnota się tutaj objawia, Paul was released. Paul was released to speak. Paweł zostaje uwolniony, aby nauczać. Read verse 5 carefully. Przeczytajmy werset 5 uważnie. When Silas and Timothy, kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paul was constrained in his spirit. Paweł został, tu mamy napisane, Paweł oddał się całkowicie Słowu. Amen. My version says that Paul was constrained by the Holy Spirit. No, że poddał się Duchowi Świętemu. He was constrained by the Holy Spirit. Został w zasadzie tak opanowany przez Ducha Świętego. Some versions say he was constrained in his own spirit. Niektóre wersje mówią, że oddał się swojemu duchowi. Now, there's a secret here. I tu mamy pewien sekret w tym miejscu, tajemnicę. Both things are true. Obie z tych rzeczy są prawdziwe. Paul was a man whose personal spirit was in fellowship with the Holy Spirit. Paweł był człowiekiem, którego duch był w społeczności z Duchem Świętym. The spirit of a man, duch człowieka, the spirit of a woman, duch kobiety, is the deepest part of you. I to jest taka najgłębsza część ciebie. It is the seat of your personality. It is the place of your personality. Jest to miejsce twojej osobowości. Amen. I wonder if in the deepest place of you, you are in like that with the Holy Spirit. I pytanie jest takie, czy w najgłębszym miejscu samego siebie jesteś jedno z Duchem Świętym? Jesteś z Nim zjednoczony. You must think about that. Pomyśl o tym. He was released to speak. Został uwolniony, aby nauczać. Now there were three men. I było tutaj trzech mężczyzn. Totally united. Zjednoczonych. No division. Bez podziałów. Remember this. Pamiętajcie o tym. No division. Żadnych podziałów. I'll tell you one of the things that's ruining the churches in Poland at this time. Powiem wam o czymś, co rujnuje kościoły w Polsce w tym czasie. It's divisions. Są to podziały. Divisions between brethren. Podziały pomiędzy braćmi. Personalities. Pomiędzy osobowościami. Pride. To jest duma również. The secret of division in churches is nearly always pride in the hearts of men. I taką tajemnicą, czy tam sekretem takich podziałów, głównie w kościołach, jest to duma w sercu człowieka. The answer is humility. A odpowiedzią jest Philippians 2. Pokora. Philippians 2. Filipian, rozdział 2. It was read out to us earlier. Czytane było już to wcześniej. Have this mind. Bądźcie takiego umysłu. That was also in Christ Jesus. Który był również w Jezusie. Who though he was in the form of God. Który był Bogiem. He was empty. Ale wyrzekł się. Anyone here ever been in the form of God? Czy ktoś z was był również w Bożej postaci? He'd been in the form of God. Był Bogiem. Wonderful. Coś wspaniałego. God. Bóg. Have you ever been God? Czy byliście kiedyś Bogiem? What have you got to be proud about then? A więc z czego jesteście tak dumni?
You understand? Czy rozumiecie? Humility. Pokora. And these men, three men, i ci trzej mężczyźni were like this, byli with the Holy Spirit. Tacy. Join. Poprzez Ducha Świętego, złączeni. I want you to remember the day of Pentecost. Chcę, żebyście zapamiętali Dzień Pięćdziesiątnicy. Czy pamiętacie o tym dniu? When the Holy Spirit had come down, kiedy zstąpił Duch Święty in mighty power, w swej mocy, and he filled 120 people, i wypełnił 120 osób, and they spoke in other tongues, i mówili językami, and there was one flame, i był jeden on ogień all their heads, nad ich głowami. Not 120 flames, nie 120 płomieni, one fire, ale jeden ogień, one flame, jeden płomień. They were burning with the same spirit, i płonęli tym samym duchem. They were in absolute unity, byli w totalnej jedności with God, z Bogiem, with one another, z sobą samymi. Hallelujah. Hallelujah. And one of them, jeden z nich, stood up to speak, wystąpił, aby mówić. You read your Bible carefully. Czytajcie uważnie swoje Biblię. Hallelujah. Hallelujah. God will begin to move, really, when it's like this. Bóg zacznie swoje poruszenie, kiedy tak to będzie wyglądało. Rafa, would you mind coming out just briefly? My brother, come. Imagine 12 men. Wyobraźcie sobie 12 ludzi. Can we have 12 ludzi? Men? Can we have Piotr? Come. You see? Come, my brother. Come. Come. Imagine it. All these men. One spirit. Wszyscy ci mężczyźni. Jeden duch. One mind. Jeden umysł. One heart with God. Jedno serce z Bogiem. There were 12 of them. I było tam ich 12. And one of them spoke. A jeden z nich przemówił. It was Peter. I był to Piotr. It could have been any of them. I mógł być to każdy z nich. Because they were all saying in their hearts, Amen, Amen, ponieważ Amen. Wszyscy z nich mówili to samo w swoich sercach. Are you understanding? Czy to rozumiecie? This is how God moves. I to jest to, jak Bóg się porusza. When people are gathered together, when men are gathered together in one mind. Kiedy ludzie są zgromadzeni razem w jednym umyśle. In one spirit. W jednym duchu. My brother here is a musician. Mój brat tutaj obok jest muzykiem. I was in music. Ja też również the music rings with greatest wonder. When there is an understanding between all the musicians. I muzyka czyni, można powiedzieć, cuda, kiedy jest porozumienie między muzykami. And they're all one. I kiedy są wszyscy jedno. And the music of heaven. I muzyka z niebios. And the word of heaven. I słowo z nieba. It comes down through men when they're united. Przychodzi z nieba, kiedy oni są zjednoczeni. And when ladies are united. Kiedy jest and when the church is united, kiedy Kościół jest zjednoczony. Amen. Amen. Do we believe this? Am I right? Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. But you see, there's Paul and Silas and young Timothy. I widzimy tutaj Pawła, Sylasa, młodego Tymoteusza. I są zjednoczeni. And Paul is released to speak of Jesus. I Paweł zostaje uwolniony, aby mówić and o Jezusie. He testified to the Jews that Jesus is the Christ. It's here. You can find it, okay? Chapter 18. Yeah, i wyznaje, że Jezus jest Chrystusem. Amen. Amen. He declares. Składa świadectwo. The victory. Jego, isn't it amazing? Jego zwycięstwo. Czy to nie jest wspaniałe? Jesus is the Christ. Że Jezus jest Chrystusem. And he does it by the Spirit. I On czyni to poprzez and Ducha. It provokes response. I prowokuje odpowiedź. And it provokes rejection. I prowokuje odrzucenie. It cuts through. It cuts right through. I to tak jest jak przecięcie. Alleluja. Alleluja. Amen. It makes people fall on one side.
or the other side. I powoduje to, że ludzie są albo po jednej stronie, albo po drugiej. And there was opposition, verse 6. I tworzy się opozycja w wersecie 6. And then Paul responds. I Paweł odpowiada. Your blood be on your own heads. Krew wasza na głowę waszą. Now this is a church meeting. To jest znaczenie kościoła. Here we are gathered. Jesteśmy zgromadzeni. You understand that it's all about blood? Czy rozumiecie, że to wszystko tutaj chodzi o krew? It's all about blood. Chodzi tutaj o krew. If your blood, jeśli twoja krew is still sinful, jest ciągle grzeszna, the blood of your heart, krew twojego serca, you understand? Czy rozumiecie? It's on your own heads. I wtedy jest to wyrok na was. Jest to na waszej głowie, jeśli odrzucacie Jezusa jako Pana. His blood or your blood? His blood or your blood? Jego krew albo wasza krew. Anyway, let's go on. Idźmy dalej. Paul says, I'm going to the Gentiles. Idę do pogan. You have rejected? Skoro wy odrzuciliście, I'm going to where there'll be some open hearts. Idę tam, gdzie będą otwarte serca. And he departed from there, verse 7. I odchodzi stamtąd, werset 7. And he entered into the house of a certain man named Justus. I udaje się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus. One who worshipped God. Tego, który czcił Boga. Whose house was next door to the synagogue. Tego, którego dom sąsiadował z synagogą. I really enjoy these things. Ja naprawdę lubię te rzeczy. You know, God is so courageous. Bóg jest taki zachęcający. And he makes men courageous. I sprawia, Bóg jest taki odważny, sprawia, że ludzie są też odważni. Paul is in the house right next door to the opposition. I Paweł jest tutaj po sąsiedzku z opozycją. Hallelujah. Hallelujah. All right. And then it says verse 8. I jest w wersecie 8. Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household. Jest, że Krispus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Do you know, Hazel and I go to a country, we will be there next year. W przyszłym roku wybieramy się do kraju. I will tell you the story. Opowiem wam teraz o tym historię. A country of headhunters. Kraj łowców. Łowców głów. We have spoken in places where the shrunken heads are still hanging up there. Rozmawialiśmy tam z ludźmi, w sytuacji, gdzie ścięte głowy tam wiszały. How the move of God began in that country? Chcecie usłyszeć, jak Boże poruszenie zaczęło się w tamtym Two kraju? Australian young men. Dwóch młodych Australijczyków. They went to that country in 1928. Wybrało się do tego kraju w 1928. They made their way up one of the rivers. I przybyli tam jedną z rzek. And they got into a tribe. I przybyli do plemienia. The tribe live in a great big long house. A to plemię żyło w jednym wielkim pomieszczeniu. 700 to domu. 800 people. Od 700 do 800 ludzi. Living in one house. Żyjących w jednym domu. It is very big. I to był bardzo duży dom. The men of the house were hunters. I mężczyźni w tym domu to byli myśliwi. They would kill the enemies. Zabijali zwierzęta. They would shrink their heads. A zabijali wrogów i skracali ich o głowę. It was serious. Było to poważne. And these two young Australians arrived there. I tych dwóch młodych Australijczyków tam przybyło. They tried to learn the language. Próbowali nauczyć się ich języka. They were there 3 years. Byli tam 3 lata. They managed to learn the language.
i zdołali nauczyć się tego języka. They managed to commit it to writing. I zdołali nauczyć się pisać. And they translated the book of Mark. I przetłumaczyli Mark's Gospel Ewangelię Marka into that language. Na ten język. And they taught one little boy to read. I nauczyli jednego małego chłopczyka czytać. And they went back to Australia. I przybyli z powrotem do Australii. To try and get prayer support. Aby zdobyć wsparcie modlitewne. And both of them got married. I obu z nich ożeniło się. And then, after about 3 years, i po 3 latach they came back. Wrócili. They made their way with their wives up the river. Dotarli tam ze swoimi żonami no w górę rzeki. There, no roads there. Nie było tam dróg. And they arrived at the longhouse. I dotarli do tego domu. And the whole tribe were believers. I całe to plemię to byli ludzie wierzący. The whole tribe. Całe plemię. And they weren't only believers. They were transformed people. Nie to, że byli wierzącymi, byli przemienieni. The men were no longer drunk. Mężczyźni nie byli już pijani. You understand what I'm saying? Because they used to be drunk. Nie byli już pijani, ponieważ swego czasu pili wino ryżowe. Nie było pijaństwa, byli wolni. Hallelujah. Hallelujah. And in that country, i w tym kraju, when we go there, gdzie tam jedziemy, we talk to some of the people in some of the tribes. Będziemy rozmawiać z niektórymi ludźmi. We talk to an old pastor. You were there? Or... Yes, we've been there. Yeah, okay. Often. Yeah. Tak, bywają w tym kraju, rozmawiają z różnymi plemionami, z pastorami. We say, how did you come to the Lord? I pytają, jak się stało, że uwierzyliście w Pana. He says, I came to the Lord in a great move of God that happened in our tribe in 1962. I stało się, że uwierzyłem w Pana, ponieważ było Boże poruszenie w 1962 roku. And then I talked to someone else. I rozmawiam z kimś innym. Younger. Kimś młodszym. And he says to me, i mówi mi, I came to the Lord in a move of God in 1973 in my school. Przyszedłem do Boga, ponieważ było poruszenie Boże w szkole w 1973. You see, whole households come to the Lord. Widzicie, całe domostwa przychodziły do Boga. And here, tak you jak see tutaj. What happened. Widzimy, co się stało. It wasn't just Christmas. I nie było to tylko Chrystus. It affected the whole household. To spowodowało, że przyszedł do Pana the cały dom. Testimony was so clear. Świadectwo było tak jasne, wyraźne. Amen. 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 And we read on down here. Czytamy tutaj dalej. And we discover verse 9. I odkrywamy werset 9. The Lord spoke to Paul by night in a vision. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu. Do not be afraid. Nie bój się. Do you think apostles have fear? Czy myślicie, że apostołowie się bali? Sometimes. Czasami. Sometimes. Czasami tak. And Paul had got some fear. I Paweł bał się. He was troubled. Był zakłopotany. In his heart. W swoim sercu. And God spoke to him. I Bóg przemówił do niego. Do not be afraid. Nie bój się. Hallelujah. Hallelujah. But speak. Ale mów. Amen. You look at yourself. Patrzycie na siebie samych. And you might feel inadequate. I możecie się czuć niestosownie. A failure. Możecie czuć porażkę. You may have sinned. Może zgrzeszyliście. And yet in the deep parts of you, you know that you love God. A jednak w głębokości swojej wiecie, że kochacie Boga. The enemy wants to shut your mouth. A wróg chce was uciszyć. Do not be afraid. Nie bójcie się. But speak. Ale mówcie. But speak. Mówcie. Speak humbly. Mówcie z pokorą. Speak clearly. Mówcie jasno, wyraźnie. Speak lovingly. Mówcie z miłością. Speak of Christ. Mówcie o Chrystusie.
Don't complicate things with a lot of doctrines. Nie komplikujcie rzeczy wieloma doktrynami. Preach Christ. Głoście Chrystusa. My brothers and sisters, bracia i siostry, some of the divisions in the Christian churches of today, niektóre podziały w kościele, gdzie jest Chrystus, are built upon the fact that people argue about doctrines. Są zbudowane na tym, że ludzie spierają się o doktrynę. And people are not in love with Jesus. Ludzie nie kochają Jezusa. And they are not intimate with Jesus. Nie mają z nim intymnej relacji. And they are not walking with Jesus. Nie chodzą z Jezusem dzień po dniu. And so they are not preaching Jesus. A w konsekwencji tego nie głoszą Jezusa. Speak. Mówcie. That's what the Lord said to Paul. Don't be afraid. To Pan powiedział do Pawła. Nie bój się, ale mów. In this difficult city, w tym trudnym mieście, in this unclean city, w tym nieczystym mieście. Alleluja. For I am with you. Bo ja jestem z Tobą. I am with you. Ja jestem z Tobą. And no one will attack you. I nikt się nie targnie na Ciebie, aby Cię zranić. For I have many people in this city. Bo mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Are you listening? Czy słyszycie? Is there any man here who's listening? Czy jest tu wielu, którzy słuchają? Are you hearing from God? Czy słyszycie posłanie od Boga? Do not be an expert in doctrines. Nie bądźcie ekspertami, jeśli chodzi o doktrynę. Którzy spierają się o Kalwina. I went through all that. Ja przeszedłem to wszystko w swoim życiu. Many years ago, wiele lat temu. More than 50 years ago, ponad 50 lat temu. I was in my mid-20s, byłem jako 20-latek. Byłem w seminarium biblijnym. And after the lectures, i po zajęciach. Us young men would argue. Jako młodzieniec spierałem się. And then gradually, i z czasem my heart became so dissatisfied. I stałem się taki niezadowolony w swoim and sercu. I would withdraw from the arguments. I wycofywałem się z tych, z kłótni, sprzeczek. Into the quiet place. W takie ciche miejsce. Into my room. Do swojego pokoju. I was hungry for Jesus. Byłem głodny Jezusa. For he is the answer to the broken man. Ponieważ on jest odpowiedzią dla złamanych ludzi. And the broken woman. I złamanych kobiet. When they come confessing their sin. Kiedy przychodzą i wyznają swoje grzechy. When their lives are in ruin. Kiedy ich życie jest w ruinie. And you have a city full of broken people. I macie tutaj miasto, w którym jest pełno ludzi, wounded, którzy people są złamani, zranieni. People who are covering up their emptiness. Którzy przykrywają swoją pustkę. They will not be answered by a philosophy. I filozofia nie jest dla nich odpowiedzią. They will not be answered by some yoga. I yoga też nie jest dla nich odpowiedzią. They will not be answered by sitting meditating. I również nie jest odpowiedzią dla nich to, że będą siedzieć i medytować. I będą się wyciszać w swoim sercu. There is one savior. Jest jeden Zbawiciel. God sent him. I Bóg go przysłał. He took away all our enemies by overcoming them. I on zwyciężył wszystkich wrogów. He sat down on high. I usiadł na wysokości. In the presence of the Father. W obecności Ojca. And he sent the Holy Spirit. I przysłał swojego Ducha Świętego. To fill hearts. Aby wypełnić serca. To fill your heart. Aby wypełnić twoje serce. To bring your spirit into life. Aby ożywić Twojego ducha, dać mu nowe życie. Out of your blindness. I zabrać się z out of your death.
zabrać cię ze ślepoty i żebyś nie był głuchy. Out of your bondages. Ze twoich więzów. To bring your spirit into life. Aby uczynić Twojego ducha żywym. And to bring your innermost life into union with God. Aby uczynić Twoje życie wewnętrzne zjednoczone z Bogiem. So that you live and speak from that place. Abyś żył i mówił właśnie z tego miejsca. Hallelujah. God said, Bóg powiedział, I have much people in this city. Mam wiele ludzi w tym mieście. Hallelujah. Hallelujah. Wouldn't it be wonderful? Czyżby to nie było, czy to nie będzie we wspaniałe? Understood this more deeply. Jeśli zrozumiemy to głębiej. And Paul stayed. I Paweł został. He continued there. Kontynuował tam swoją and pracę. He ministered. Nauczał. And much people came to him. I wiele ludzi do niego przychodziło. And through him came to Jesus. I poprzez niego przychodziło do Jezusa. Now we will go into 1 Corinthians. I teraz przejdziemy do pierwszego listu do Koryntian. And we will see a description. Zobaczymy opis in chapter 6. W rozdziale 6. And this right in the middle of chapter 6. W pośrodku rozdziału 6. Verse 9. Werset 9. Do you not know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Do not be deceived. Nie łudźcie się. Neither fornicators, ani wszetecznicy, nor idolaters, ani bałwochwalcy, nor adulterers, ani cudzołożnicy, nor homosexuals, ani rozpustnicy, homoseksualiści, nor sodomites, ani mężczyźni, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I takimi niektórzy z was byli. Ale zostaliście obmyci. You were made holy. Zostaliście uświęceni. You were justified. I usprawiedliwieni. In the name of the Lord Jesus. W imieniu Pana Jezusa. And by the Spirit of our God. I w duchu Boga naszego. Hallelujah. Hallelujah. Is that your testimony? Czy to jest wasze świadectwo? Paul is writing to them. Paweł pisze do nich. He's far away. Jest daleko od nich. And he writes. I pisze. He writes to them. Pisze do nich. Because they've forgotten who they were. Ponieważ zapomnieli, kim byli. They had forgotten what had happened. Zapomnieli o tym, co się wydarzyło. They were drifting back. Zdryfowali. They were going back into their darkness. I powrócili do swojej ciemności. They were divided from one another. Byli podzieleni jedni z drugimi. There was pride in the church. Była duma w kościele. Some were saying, I am of Paul. Jedni mówili, ja jestem Pawłowy. I am of Apollos. Ja jestem Apollosowy. I am this. Ja jestem taki. I am that. Ja jestem inny, owaki. They had got lost. Zagubili się. They were gathering together. Spotykali się razem. And in their hearts, ale w sercach they were separated from one another. Byli rozdzieleni. They byli were podzieleni not jeden od they drugiego. Were not living in love. Nie żyli w miłości. They were not living in humility. Nie żyli w pokorze. They were not living caring for one another. Nie żyli troszcząc się jedni o drugich. They were not living in deep fellowship. Nie żyli w głębokiej społeczności z Bogiem poprzez Ducha. And so Paul writes to them. I dlatego Paweł do nich pisze. And he says, i mówi to. Don't you know? Czy nie wiecie? Don't you know? If you go back to those things, jeśli powrócicie do tych rzeczy, you can't inherit
the realms of God. Nie odziedziczycie Królestwa Bożego. The kingdom of God. Bożego Królestwa. Don't just put it into the future. Nie odkładajcie tam sobie na przyszłość. Nie myślcie, że Boże Królestwo jest gdzieś tam. In the age to come. W wiekach, które nadejdą, you must enter it now. Musicie je odziedziczyć teraz. You must taste its fruit now. Musicie posmakować jego owocu teraz. You must live in its paradise now. Musicie żyć w jego raju teraz. It is a paradise of being clean. Jest to raj bycia czystym. Of being holy. Bycia świętym. It is a paradise where you are righteous. Jest to raj, że Amen. Tego, że jesteś sprawiedliwy. Amen. It is Amen. A paradise of unity. Jest to raj jedności. Every church w każdym kościele should be powinno być a little bit of heaven on earth. Powinna być cząstka nieba na ziemi. Where people love one another. Kiedy ludzie kochają się Where wzajemnie. The signs of the kingdom. Kiedy znaki królestwa are present. Są obecne. God lives in a kingdom. Bo Bóg żyje w królestwie. Do not think of a geographical Nie myślcie o jakimś miejscu, które ma położenie geograficzne. Boże Królestwo jest to stan bycia. Byłem wczoraj w Lublinie. Byłem w Warszawie w sobotę. Byłem w Gdańsku. Piątek. Many places. W wielu miejscach. Ja. Was the same. Byłem taki sam. Everywhere. Wszędzie. Amen. You understanding me? Czy rozumiecie mnie? You live where your heart is and your mind is. Żyjecie w taki sposób, w jaki jest ukształtowane wasze serce i dusza. You understand me? Czy rozumiecie? That's where we live. Czy rozumiecie, w jaki sposób Some of us live in a kingdom of fear. I niektórzy z was żyją w królestwie strachu. Some of us live in a kingdom of sexual uncleanness. Niektórzy z was żyją w królestwie nieczystości seksualnej. Some live in a kingdom of greed. Niektórzy z was żyją w królestwie pożądliwości, żądzy. In a kingdom of gossip, 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 gossip. Niektórzy z was żyją w królestwie plotki. Some live in a kingdom of bitterness. Niektórzy żyją w królestwie gorzkości. Such were some of you. I niektórzy z was takimi byli. That's where you used to live. Gdzieś kiedyś Hallelujah. W takim miejscu mieszkali, byliście, oh, żyliście. That's where your hearts were. Tam były wasze serca. But now. Ale teraz. You were, but you were washed. Byliście tacy, ale teraz jesteście obmyci. But you were made holy. Zostaliście uświęceni. But you were made righteous. Zostaliście się usprawiedliwymi. You began to be a right being. A right, upright being. Staliście się ludźmi takimi Amen. Prawymi. Instead of going around like this. Zamiast być takimi. No. You were never meant to be a beast. You were beast. Never called to be a beast, an animal. Nigdy nie mieliśmy być zwierzętami. You don't believe that once upon a time your great-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 
Chrystusem przecież. No. Nie. We were made to walk upright. Zostaliśmy stworzeni, aby chodzić wyprostowanymi. Amen. Hallelujah. Let the beasts go on all fours.
Let the beast go on all fours. Niech zwierzęta, bestie chodzą sobie na czterech łapach. Man was made to be upright. Ale człowiek został stworzony, aby być wyprostowanym. Such were some of you. I niektórzy z was tacy byli, takimi byli. You're clean. Ale jesteście czyści. You're clean. Jesteście oczyszczeni. Wash. Obmyci. Isn't it wonderful? Czy to nie jest wspaniałe? To be washed. Być obmytym. He's reminding them. He's reminding I on im to przypomina. Don't go back. Nie wracajcie. You are new. Jesteście nowymi. Don't go back. Nie wracajcie. What else? Co jeszcze? Look further down in chapter 6. Spójrzmy dalej do rozdziału 6. Paul has another phrase to say. Paul ma tu jeszcze coś do powiedzenia. You'll find this in verse 17. I znajdujemy to w wersecie 17. He that is joined to the Lord, kto zaś łączy się z Panem, is one spirit. Jest z nim jednym duchem. One spirit. Jeden duch. I have friends. Mam przyjaciół na całym świecie, w kościołach. Są to wybaczający ludzie. Są mili. Jest w nich łagodność. Jest pokora. Kochają. Kochają Jezusa. Kochają Boga. They paid the price. Zapłacili cenę. For loving him. Aby go kochać. I'm one spirit with them. Jestem z nim jednym duchem. Z nimi jednym duchem. Because they're one spirit with the Lord. Ponieważ oni są jednym duchem z Panem. Do you understand me? Czy rozumiecie mnie? One spirit. Jeden duch. They're one spirit with the Lord. Jeden duch z Panem. Unity. Oni są, są jednego ducha z Panem. Unity between you. Jedność pomiędzy wami. Is entirely dependent. Jest totalnie zależna. Upon this man. Od tego tutaj człowieka. In loving unity with the Lord. Który jest w zjednoczeniu, w miłości z Panem. And this lady. I ta pani. Being in personal. W osobistej jedności z Panem. Amen. 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 And everyone. I każdy. Being in unity with the Lord individually. Każdy, który jest indywidualnie zjednoczony z Panem. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Then you will be in unity with one another. I wtedy będziecie wszyscy razem zjednoczeni ze sobą. Amen. Amen. Do you know someone I'm in unity with? I wiecie, z kim jestem zjednoczony? Who died many years ago? Kto zmarł wiele lat temu? Oswald Chambers. Oswald Chambers. Have you heard of him? Czy słyszeliście o nim? Shall I tell you someone else? Who lived hundreds of years ago? Czy mam powiedzieć o kimś, kto żył setki lat temu? And I love to read him. I lubię czytać to, co napisał. Francis of Assisi. Francis. Franciszek z Asyżu. O! Oh. Kto? Do you understand? Czy rozumiecie? He was in love with Jesus. On kochał Jezusa. Amen. Amen. You're in fellowship. Yes. You say, does that mean you agree with everything that he wrote? Once again? Czy to znaczy, że zgadzasz się ze wszystkim, co on napisał? Oh, I tell you. One spirit. Jeden duch.
Hallelujah. Hallelujah. Do you know the context in which Paul says that? Czy rozumiecie kontekst, w którym Paweł to mówi, pisze? It is an awful context. Jest to taki brzydki kontekst. You can't become one spirit with the gambler. Nie możecie się, nie możecie być jednego ducha z hazardzistą. You can't become one spirit with the prostitute. Nie możesz być jednego ducha z prostytutką. You can't become one spirit. It's not your kingdom. Nie możesz być z nimi jednego ducha, to nie jest twoje królestwo. Your kingdom is a kingdom of intimacy, one spirit life with Jesus. Twoje królestwo to jest królestwo intymności jednego ducha z Jezusem. Take care of yourself. Zatrosz się o siebie. Everyone. Każdy z was. Pastors. Pastorzy. Leaders. Liderzy. Full-time workers. Pracownicy na pełny etat. Musicians. Muzycy. Take care of yourself. Zatroszcie się o siebie. Keep clear with Jesus. Bądźcie w ciągłym kontakcie z Jezusem. Come before him. Przychodźcie przed Niego. Be one spirit with him. Bądźcie z Nim jednym duchem. Walk in the light with him. Chodźcie w światłości z Nim. He loves you. On was kocha. He loves you. Kocha was. Not because of what you can do for him. Nie dlatego, że cokolwiek możecie dla Niego zrobić. Not because of the amount of service you can do. Nie poprzez to, ile możecie służby dla Niego wykonać. He loves you. Ale On was kocha. That's why he called you. Dlatego was wezwał. And he called you into fellowship. I wezwał was do społeczności. The Father called you. Ojciec was wezwał into fellowship do społeczności with Jesus. Z Jezusem. Let me be practical. Teraz będę praktyczny, pozwólcie. How often? Jak często? In a day. W ciągu dnia. Do you turn your eyes upon Jesus? Zwracacie swój wzrok na Jezusa. And look full. I patrzycie in his wonderful face. W jego wspaniałe oblicze. How often? Jak często? Do you do that? Jak często to czynicie? I'm not asking you how much do you read your quiet time. Nie pytam was, jak często, jak długo czytacie Biblię w waszym cichym czasie. He wants to see your face. Ale on chce oglądać wasze oblicze, chce oglądać waszą twarz. He wants to see your face. Chce oglądać twoją twarz. Some of you, niektórzy z was, like me, jak ja, take a long time, zajęłem to dużo czasu, to look at him full in the face. Aby spojrzeć w pełni na niego. We turn to him like this. I zwracamy się do niego właśnie w taki sposób, poprzez palce, ręce, zakrywając twarz. You understand me? Czy rozumiecie, o czym mówię? He longs to see your face. Ale on wygląda, aby zobaczyć waszą twarz. He longs for your love. Wygląda, tęskni for your za waszą miłością. Response. Za waszą odpowiedzią. Oh Lord, o Panie. I turn my eyes upon you. Zwracam swój wzrok na Ciebie. I look at you. Patrzę na Ciebie. You see, you're precious. You're precious. Coś waszego cennego, widzicie? Do you understand that? Czy rozumiecie to? I said that to a lady last week. Powiedziałem to pewnej pani, kobiecie w zeszłym tygodniu. And I just looked at her. And I put my hands spojrzałem na nią on her shoulder. I objąłem jej. Wziąłem jej ramiona w swoje ręce. You're precious. Jesteś cenna, powiedziałem. And the tears started to come right down. I zaczęły jej spływać łzy z oczu. She was broken. Stała rozbita tym. You're precious to the Lord. Jesteś cenna dla Pana, powiedziałem. That's why he's called you. Dlatego Cię wezwał. And he's called you into
i wezwał cię, abyś była z nim jednym duchem. And if you will live like that, jeśli będziesz żyć w ten sposób, you will find yourself in wonderful unity with one another. I znajdziecie się w wspaniałej jedności jedno z drugim. Husbands and wives, mężowie i żony, if you individually, jeśli wy indywidualnie będziecie żyć w ten sposób, spostrzeżecie, że wasze małżeństwo jest również w jedności. Alleluja. Czy rozumiecie? Wiem, że są tutaj niektórzy spośród was, że mężowie na przykład nie chodzą z Panem. Jest w ten sposób ograniczenie w waszym małżeństwie, ponieważ nie ma pełnej jedności. Ale najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, jest życie w takiej słodkiej, pełnej społeczności jedności jako kobieta. I w ten sposób będziecie błogosławieństwem dla swojego męża. Błogosławieństwem, którego nie rozumie jeszcze. Ale jeszcze. Czy rozumiecie? Są to bardzo proste rzeczy, które wam tutaj mówię. Ale widzicie, Koryntianie o nich zapomnieli. I look over into chapter 1. I spójrzmy do rozdziału pierwszego. And I read in verse 9, i czytamy w wersecie 9. God is faithful, Bóg jest wierny. By whom you were called, poprzez który was powołał into fellowship, do społeczności of his son, Syna Jesus, swego Jezusa Chrystusa, Christ, our Lord. Pana naszego. Not fellowship with ideas, nie społeczności z pomysłami, not fellowship with power, nie społeczności z mocą, not fellowship with successful church planting techniques, nie społecznością z takim skutecznym sposobem zakładania kościołów, czy rozumiecie? With Jesus. Ale do społeczności z Jezusem. I am with you always. Jestem z tobą zawsze, tak mówi. Listen to me. Słuchaj mnie. Listen to me day by day. Słuchaj mnie dzień po dniu. Fellowship with Jesus, społeczność z Jezusem, means living, oznacza życie, with your spirit, z twoim duchem, embraced, zjednoczony, tylko w zjednoczeniu, held, kiedy trzymamy się razem, carried, czy jesteś noszony, to oznacza, to be never alone. Aby nigdy nie być samemu. Never alone. Nigdy sam. Never. Nigdy. In fact, enjoying solitude. A tak naprawdę cieszyć się wspólnotą, jednością. Do you remember what Jesus said? Czy pamiętacie, o czym Jezus powiedział? When you pray, kiedy modlicie się, go into your little hidden place. Idźcie do takiego miejsca, do ukrytego miejsca waszego. You'll find your father waiting there. A wasz ojciec tam będzie czekał na was. Do you know what he might say to you? Czy wiecie, co może wam tam powiedzieć? I'm glad you've come. Cieszę się, że przyszedłeś. I'm glad you've come. Cieszę się, że jesteś. Praise God. Chwalmy Pana. Now look at Rafa. Spójrzcie na Rafała. The little lad has just come. Jego what is your mały, name? Młody syn przyszedł. Daniel. I guarantee that Rafa is glad that Daniel's come. I gwarantuję wam, że Rafał cieszy się, że Daniel przyszedł. This is God. Taki jest Bóg. I'm glad you've come.
Cieszę się, że kiedy przychodzimy, chwalmy Pana. These are the Lord's ways. To są Boże drogi. I'll just say one last thing. I powiem ostatnią rzecz. You'll find it in chapter 12. Znajdziecie to w rozdziale 12. Verse 13. By one Spirit. Bo też w jednym duchu. We were all baptized. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. Into one body. W jedno ciało. Hallelujah. Hallelujah. Whether Jews. Czy to Żydzi? Or Greeks. Czy Grecy? Bond or free. Czy to niewolnicy, czy wolni? And we've all been made to drink into one spirit. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Wonderful. Wspaniałe. I have a friend. Mam przyjaciela. Who used to be a professional musician. Który był zawodowym muzykiem. And he was involved in death metal music. I grał muzykę death metalową. He still has long hair. Nadal ma długie włosy. But he's a preacher. Ale jest kaznodzieją. He loves the Lord. I kocha Pana. He is very embarrassed. Jest bardzo zawstydzony. He came to the Lord 15 years ago. Przyszedł do Pana 50 lat temu. But. Ale. Still a lot of music. Jest wiele muzyki. Is up on YouTube. Jest wiele muzyki na YouTubie. He still gets fan mail. I nadal przychodzą maile od fanów. He has fans all over the world. I ma fanów na całym świecie. Oh dear. Fans with nails through their noses and ears. Fani z przebitymi nosami, uszami i innymi. Gwoździami. He's very interesting. Jest to bardzo interesujący człowiek. He said, when I first met him, kiedy po raz pierwszy go poznałem, I said, I will listen to some of the music. Że powiedziałem, że chciałem posłuchać trochę muzyki, said, którą grał. You won't be able to. Nie będziesz w stanie, powiedział. But I tried. Ale spróbowałem. I managed 2 minutes. No, wytrzymałem 2 minuty. I was not one spirit with it. Nie byłem jednego ducha z tym. We are baptized in one spirit. Staliśmy ochrzczeni w jednym duchu. And we are made to drink into one spirit. I zostaliśmy napojeni jednym duchem. Are you still drinking into the spirit? Czy nadal pijesz z ducha? The Holy Spirit. Z Ducha Świętego. The spirit of love. Z ducha miłości. The spirit of grace. Z ducha łaski. The spirit of forgiveness. Z ducha przebaczenia. You understand? Czy rozumiesz? A long while ago, jakiś czas temu, I was in a church. Byłem w kościele. And it was a church where division was beginning. Kościół, gdzie zaczynał się podział. And unfortunately, niestety, I was young, byłem młody, but some of the people, a niektórzy z ludzi, made me their spokesman. Uczynili mnie swoim przedstawicielem. They were criticizing the leader. Krytykowali tego na czele. They were criticizing how the church was going. I krytykowali jak kościół był prowadzony. And I thought they were right. I myślałem, że mają rację. And I began to listen to them. I zacząłem ich słuchać. And drink into their complaining spirit. I zacząłem pić z ich takiego narzekającego ducha. And then one day, i pewnego dnia, as I was went before the Lord, kiedy przyszedłem przed Pana, because I was so dry, bo byłem taki wyschnięty. Dry. Like a desert inside. Jak pustynia w środku. And my heart was getting hard. I moje serce twardniało. And I went to the Lord. I przyszedłem do Pana. And he gave me a vision. I dał mi objawienie. Wizję. And he showed me, i pokazał mi, that I was drinking into the wrong spirit. Że piję z niewłaściwego ducha. I was drinking into the spirit of anger. Piłem z ducha gniewu. I was drinking into the spirit
of argument. Piłem z ducha kłótni. I was not drinking into the one Spirit of God. Nie piłem z tego jedynego Ducha Bożego. And as the Lord showed me this, i kiedy Pan mi to pokazał, I went down on my face, padłem na twarz and I repented, i pokutowałem. And I asked for forgiveness, i prosiłem o przebaczenie. And I went to the leader, to the, the leader of the church. I poszedłem do prowadzącego, do lidera kościoła. I poprosiłem o jego przebaczenie. I've been wrong. Powiedziałem mu, że myliłem się, że jest mi przykro. And I went to those other people. I poszedłem do tych innych ludzi. And I said, we've been wrong. I powiedziałem, że myliliśmy You've się. Been wrong. Wszyscy myliliście się. Some of them stayed wrong. I niektórzy tak pozostali. But I didn't. Ale ja nie. I drank into the Spirit of the Lord. Ja zacząłem pić z Ducha Pana. You must drink into the Spirit of God. Musicie pić z Ducha Pana. You are baptized in the Spirit once. Zostaliście ochrzczeni w Duchu raz. Only once. Pojedynczo, raz. But that gives you the life. I to daje wam życie. Where you can always go to the same breast. I daje to wam możliwość pójścia do tego samego źródła. To the breast of God. Kiedy możecie iść do piersi Boga. And you can drink of his spirit. I możecie pić z Jego It is Ducha. A spirit of forgiveness. Jest to Duch przebaczenia. I know that there may be some here. I może są tutaj niektórzy już spośród And was. Someone has hurt you badly. Że ktoś z was dotkliwie zranił. And you may have been sinned against. I może zgrzeszyliście You may have przeciwko been komuś, betrayed. Może ktoś was zdradził. You may have been hurt terribly. Może ktoś was zranił mocno. And you are wounded. I jesteście zranieni. And you say, I want healing. I mówicie, potrzebujemy uleczenia. Some of you are bitter against one another. A niektórzy z was mają gorzkość w stosunku do innych. You must go to God. Musicie przyjść do Boga. And drink of his spirit. I napić się z Jego Ducha. And you will find energy coming. I zobaczycie, że przychodzi energia. You will be able to forgive. I będziecie w stanie przebaczyć. You will be able to love będziecie w stanie kochać the person who has been your enemy. Te osoby, które nawet są waszymi wrogami. The person who has hurt you. Te osoby, które was zraniły. You will forgive. Wybaczycie. Even put your arms around. Nawet je obejmiecie. Hallelujah. Hallelujah. You're made to drink into one spirit. I zostaliście stworzeni, aby pić z jednego ducha. Don't drink into the spirit of this world. Nie pijcie z ducha tego świata. The fashion spirit. Ducha mody. Fashion. The moda. The money spirit. Duch pieniędzy. The greed spirit. Duch chciwości. Drink into the one spirit. Pijcie z jednego ducha. The spirit of love. Z ducha miłości. Holiness. Świętości. Forgiveness. Przebaczenia. Humility. Humility. Pokory. Care. Troski. Amen. Amen. Corinthians had forgotten. Koryntianie zapomnieli. Paul is reminding. A Paweł im przypomina. You are his. Jesteście jego. I finished. Skończyłem. Amen. Amen. Will you receive this word? Czy otrzymaliście to słowo? Will you pray? Czy pomodlicie się? On the ground of this word. Na gruncie tego słowa. Will you pray for the church in Poland? Czy pomodlicie się o kościół w Polsce? O Lord. O Panie. Let the pastors. Niech pastorzy. Drink more into your spirit. Piją więcej z Twojego ducha. Let the leaders. Niech przywódcy. Drink more into your spirit. Piją więcej z Twojego ducha. Let the gossip.
Niech plotka, podział. Czy wiecie, co Jezus uczynił? W noc, kiedy został zdradzony. Czy wiecie, co jego apostołowie robili, uczniowie? Dzień poprzedzający jego pójście na Golgotę. Kłócili się jeden z drugim. Który z nich będzie największy? Kłócili się. I wiecie, co Jezus zrobił? Byli tak antagonistyczni w stosunku do siebie, że zapomnieli umyć swoje stopy przed ucztą. A więc Jezus wziął ręcznik i naczynie, misę, i umył im nogi. To jest duch, z którego powinniście pić. Jeden duch. Duch, który umywa nogi jedni drugim. Duch, gdzie kochamy jedni drugich. I powiem wam, co zrobimy dzisiaj wieczorem. Say yes. Powiedzcie tak. Say yes to God. Powiedzcie tak Bogu. I remember a man. Pamiętam pewnego człowieka. In one of the meetings. Na jednym ze zgromadzeń. Many years ago. Wiele lat temu. He was an ex-sailor. Byłym marynarzem. Covered in tattoos. Pokryty cały tatuażami. He was a fighter. Był wojownikiem. And I was preaching on being a lamb. A ja głosiłem o byciu owcą. Owcą. Barankiem. I że Jezus przyszedł, aby dać nam właśnie takiego ducha baranka. I podczas tej usługi właśnie wszedł na krzesło i powiedział: what is it? I stał się, że chce tego. Oh Lord, let me be a lamb. Boże, niech stanę się właśnie barankiem. I want it. Chcę tego. And he received it. I otrzymał to. That's what he became. I taki się stał. You have to be bold. Musicie być odważnymi. Say yes. Powiedzieć tak. I will drink your spirit, Lord. Wypiję z Twojego ducha, Jezu. I will go your way. Pójdę Twoimi drogami. Nie zapomnę, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Amen. So say yay. Yes. Powiedz tak. 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 Amen. 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 Shall we stand? Is that all right? Can we stand up? Możecie powstać? And you say your yes. I don't know whether you want to sing a song or what. Powiedzcie wasze tak. Nie wiem, czy chcecie może zaśpiewać pieśń. W jaki sposób chcecie to zrobić? Oh Lord. Ale I'm the preacher. Ja jestem kaznodzieją. And I want to say yes. Ja chcę powiedzieć tak. Yes, Lord. Tak, Panie. Yes, Lord. Tak, Panie. Nothing else. Nic więcej. Amen. Say yes to him. Let's look to him now. Spójrzcie teraz na niego i powiedzcie jemu tak. Yes, amen. Come in Poland, Lord. Przyjdź do Polski, Panie. Come in your churches. Przyjdź do swoich kościołów. Let your spirit work. Niech Twój duch działa. Let men and women drink of your spirit. Niech kobiety, mężczyźni piją z Twojego ducha. Drink of the wine of your love. Piją z wina Twojej miłości. Drink of forgiveness. Piją z przebaczenia. O Lord. O Panie. Let your people be washed. Niech Twoi ludzie zostaną obmyci. And let them be pure. Niech będą czyści. Amen. Lord, let them love one another. Niech kochają jedni drugich. And as they do,
I jak tak będzie? The world shall know. Świat się dowie. God. Że jesteś Bogiem. The world shall know. Świat się dowie. Hallelujah. 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 You bless one another. Błogosławcie jedni drugich. Amen. Pray for one another. Módlcie się jedni o drugich. Hallelujah. Hallelujah. Love one another. Kochajcie się wzajemnie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Swój wzrok na Jezusa.